czy nam bezpiecznie zakończyć ten projekt tutaj na Czarnym Groniu wspólnie z panem burmistrzem, gminą Andrychów. Jeszcze raz serdecznie wam gratulujemy nabytych umiejętności i tego, że potrafiliście przebrnąć przez te trudne chwile i byliście z nami do końca pomimo różnych chorób i innych przypadłości, ale udało się wytrwać i serdecznie wam jeszcze raz gratulujemy. Dziś wszyscy dostaniecie złote medale, bo wszyscy jesteście zwycięzcami, ale wpierw chciałbym przedstawić tutaj człowieka, który jest odpowiedzialny za to i któremu należy serdecznie podziękować za organizację tego przedsięwzięcia, tak? To jest pan burmistrz naszego miasta Andrychów i pan burmistrz teraz coś do nas powie. Tak jest. Ja witam was bardzo serdecznie. Podziwiałem tu, jak zjeżdżaliście, czyli te dwa tygodnie praktycznie z nauki nie poszło na marne, ponieważ zdobyliście pierwsze umiejętności jazdy narciarskiej, czyli zdaliście ten pierwszy egzamin, który was uprawnia do tego, żeby przyjeżdżać na stok, cieszyć się jazdą na nartach i dostaniecie, tak jak powiedział tu pan instruktor, dostaniecie medale. To są takie prawa jazdy dla was, które przygotowaliśmy, bo wszyscy ten egzamin zdali. Ja gratuluję rodzicom, którzy trzymali kciuki za swoje pociechy i na pewno dzięki nim zaszczepiliście w sobie taką chęć uprawiania tego sportu, który jest naprawdę fantastyczny, ponieważ on zmusza do tego, że przebywamy cały czas na zewnątrz, a nie siedzimy przy komputerach. Ja się z tego tytułu bardzo cieszę, dlatego gratuluję wam tego wszystkiego, gratuluję zdobycia umiejętności, gratuluję rodzicom, ale uważam, że wielkie oklaski i brawa należą się instruktorom, którzy z wami tutaj ćwiczyli przez te dwa tygodnie. Dlatego podziękujcie brawami instruktorom. Myślę.